Siemano kolano, tutaj Wojano, taki młody, bo mam jeden lociek dopiero i to jest mój początek na Wojanowicach życia. Jestem pierwszy dzień na Wojanowicach w nowym ciele, nowego ja. Nowy ja, nowy lok, nowy ja. Idziemy sprawdzić, czy Palion jest, bo ja oglądam Paliona całe dnie. Palion, Palion, czekaj, zadzwonię do niego, halo. Co to za niski głosik, halo? Halo, Palion, zamknięte drzwi masz, halo. Halo, nie. Siema, jestem Tojtek Tojtkowski. Nie, syn Wojana, nie. Jestem Tojtek Tojtkowski, Tojtkowiak i mam jeden lociek dopiero. I to jest mój początek na Wojanowiciach życia. To czekaj, co? A to nie syn Wojana? Syn Wojana? Nie, to Wojan, ale mały. Co się z tobą stało? Co zmłodniałem i mi usunęło pamięć, więc to jest mój początek życia na Wojanowiciach. Nie, czekaj, nie, co ty mówisz, jak... Aha! Nie, to jest żart. Co? Jaki żart? Tojtek. Co? Czekaj, sprawdzę, czy nie ma... No, niemożliwe. Ja to ja. Tojtek Tojtkowiak, Tojtkowski Tojtkowak. Taki mały, nie mogę. Ale spokojnie, jak wypiję dużo mleka, to będę wielki. No, ale teraz ktoś się musi tobą zająć. Ja nie potrafię się dzieciakami zajmować. No to daj mnie kogoś, kto się nim zajmie, bo ja nie wiem, ja jestem głodny i ja bym się rzeczy zjadł. Zjadł, no masz. Te takie blednie mnie dajesz, blednie, no nie chcę żadnych takich bledni. Białko jest, no dobra, no ja... Wyrzucam to, nie chcę no tego. No przestań! Wyrzucam to! Nie, mały, ja wiem, kto ci może pomóc, w sensie ja wiem, kto potrafi się zajmować takimi małymi bubasami jak ty. Mamy! Wiesz co? Taki żółty człowieczek, ptyś. Żółty? Ale to on? Żółty? No, to tutaj mieszka, nie? Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle go? Bo tak, no, zobaczymy, bo ja mam jeden lociek i mi trochę główkę usunęło pamięć, ale... Jak ty mnie pamiętasz? No bo oglądam cię całe dnie. Nie! Tak! Nie! Tak! Nie! Tak! Nie! Tak! Nie! Świnka Marinka! Nie mogę! Świnka Marinka! Odstawiam... Ej, to nie jest Halinka, to jest zwykła świnka. Aha, a to czemu jesteś tutaj głową? Ej! Ej, to ty byłeś. Dobra, będę panionem. Nie, dobry, nie damy rady. Panion! Nie poradzę sobie. A, zielone. No tak. Robię sobie zielone. Wiadomo, nie? Panie się łańcuch na mnie. Dobra, ptychu, pomóż. Co to jest? Tyś. Co to jest? Cześć, panie. Ale co się stało? Stoj, ten, co ty z nim zrobiłeś? Zielone. Ja nic nie zrobiłem, ja tutaj cały dzień w łóżku leżę, bo chory. Dlaczego jestem. Dlaczego on jest małym ding-dongiem? Zielone. A czemu ma głowę Paliona? To jest daj głowa, mi tą głowę i mnie nie udawaj. O. A! Co jest? Cześć. A ty? Cześć, maluchu. Jak tam u ciebie? Może tak, żebyśmy byli na jednym poziomie. Ej, babteś, bo ja słyszałem, że ty masz wszystko w tym plecaku. To weź mnie daj jakieś coś smacznego do jedzonka, smakołyki. Dobra, to już wyciągam. Masz, ziemniaki. Ziemniaki! Czekaj, ty nie zrobiłeś jakiegoś eksperymentu, że teraz to jest mały? Wyłam ziemniaki! Wiesz co, żadnego eksperymentu nie robiłem, ale trochę dziwnie robi. Wygląda. Ej, wiesz co, ja mam pomysł. Mały Tojtku, popasie. Czy ty lubisz się bawić zabawkami? No, ja lubię, zwłaszcza takie, jak lubią Blum Blum. Blum Blum? Wiesz co, mam dla ciebie taką zabawkę. Co ty na to? A to jak? To nie robi Blum Blum, tylko robi... O nie, 3 lata plus! No ale ile on ma lat? Chyba z 2 czy 1 rok. Ej, chodź za nim, uciekać, biegnie, co ty robisz? Nie, no ja wiem, z dzieciakami jest ciężko. Ej, on do przedszkola może idzie. Nie radzę sobie, o, kolorowy, no możesz tam wejść. Ja to za budynek taki kolorowy. Chodź mały. Ej, ja nie jestem mały, mam już jeden loczek, tak? No to ja ogromny jesteś, wielki, kiko, chodź. Chodź. Jestem już stale dziad. Tutaj jest bawialnia, zobacz. O, mawialnia. No wejdź tam, dobra. Co to jest? To jest bawialnia, tylko z drzwi się chyba... Tak, to są takie... Ale poczekaj, to naprawię tą bawialnię. Gibilitoj rozgoni mnie! Uciekając, śpiewając tą piosenkę! Ej! Gdzie jest z Kibi Toilet? Ej! No gdzie do kibla? Ej, co ty robisz z Kibi Toilet? Wyjdź! Zrobiłem kupę. O nie! Nie poradzę sobie z tym wyzwaniem. Nie, czekaj, przeanalizujmy. Jak to się stało, że nagle on stracił mózg i ma jeden rok? Pytanie do ciebie, ty lubisz eksperymenty na ludziach z Wojanowicami? No co ty na to, tylko nigdy bym nie zrobił eksperymentu. Patrz, jakie tu fajne zabawki! Ej, co jest? Fajne zabawki! Bo ja jednego dnia się obudziłem i ja już taki byłem, no. Eee!
Mały! O nie, to jest to, to jest, już wiem, co przywrócić jest. Do normalności. Zamknęliście mnie jak jakiegoś małego śmloda, ja mam jeden lociek już. Wiesz co, dokładnie powiedziałeś to, co się wydarzyło. Tak. Jak? Co powiedziałem takiego, co się wydarzyło? No zamknęliśmy cię jak jakiegoś małego smloda, bo jesteś małym smlodem. Ej, ty ptyś, jesteś mnyś! Gryź, a ty, gryź, piach! Dobra, nie, wpuść mnie, bo ja nie wiem, czy ptyś, musimy coś zrobić, ty jesteś od tej techniczny... Jesteś dobra, tak dobra, naprawdę czekaj. Nie ptyś, tylko kryś! No on ma dilka. O nie, teraz pożałujesz, zabieram nie, no, ci, to jest szlaban! Małego bachora, poczekaj, dlaczego, no. Dlaczego on robi dirt? Jak ktoś by mały robił dirt, jak nubek, ale beka. Nie, może tak być faktycznie! Ej, odwróćcie się na chwilę, bo tam chyba samolot leci za wami. No jak, ma samolot lecieć? Ej! Goń go! On robi! Goń go! Ewakuacja! Nie, on jakiś tanie przejście! Ewakuacja! Szybko, on ma jakieś tanie przejście tu! Ej! Czekaj, mały! Mały, nie uciekaj! Ewakuacja! My ci nic nie zrobimy! Dobra, nie! Musimy pomyśleć, jak możemy go postawić! Co jest dla boomerów takich! Wyprowadziam się stąd! Co ty robisz? Szybko! Chodź tu, skacz! Nie mogę! Gdzie on jest? Policja! Oni chcą mnie! Czekaj, trzeba z nim porozmawiać. Policja, mały, nie zamknięte. Małe, a co lubisz robić? Ja? Tak, no. A lubisz grać w piłkę? Ja na przykład lubię jak lośnę szybko. Mleko! Mleko! Jak danonki. Dacie mi mleko, to zobaczycie jak szybko lośnę. Dobra, to szukamy krowy, a bądź... No, kaszka. Dobra. Trzeba mu coś dać, żeby urósł, poczekaj, jakieś kaszki. Ale przecież krowa nie daje mleka, tylko łoś! Jaki łoś? Co? Ptyś łoś. Czekaj, co? A faktycznie, wiesz, ja mogę mu dać z plecaka mleko jeszcze! Ale to skiśnięte może być. Nie, daj mu jakieś właśnie mleko, danonki, mleczne rzeczy, daj mu mleczne rzeczy. Jakieś, żeby przeterminowane nie było, nie. Musisz zjeść kurczaka, aby być wielkim. Nie, ja lubię danonki. Idziemy na maka. Ja mam takie specjalne mleko. O, dajesz mi mleko i co, ja mam to wypić? Tak. A jest takie przysłowie, mamy karaluchu, pij mleko, będziesz wielki. A ja nie chcę być wielki. No będzie, wiesz, większy niż Palion. Tak? Wolisz być małym korniszonym dalej? Jak będę większy od Paliona, to piję. Go! Co się stało? Stało się? Co jest, jak ty wyglądasz? Ej, głupek jakiś. Co jest ze mną nie tak? Ej, nastolatek taki. Wyglądasz jak naleśnik. Ej, wydaliście mi mleko i stałem się chyba nastolatkiem. Chyba taki... masz 10 lat teraz. Ale mam duże bicki, jak byłem młody, to chyba miałem duże bicki, co? No, a nóg nie robisz? Nogi tak szybko mi jakoś jeszcze nie rosną. Bocian, mamy to. Dobra, no. Idę na siłownię, pokażę wam, że będę silniejszy od was. Nie możesz w tym wieku na siłownię chodzić, bo nie będziesz rosł. Ale ja mam małe nogi. Dziadek mi mówił, nie ćwicz na siłowni jeszcze, bo nie urośniesz. Ja też tak słyszałem, no. Ale ja się nie słucham, bo jestem nastolatkiem, więc idźcie staruchy boomery. A ile masz lat w ogóle? Jakie boomery? Boomery! Patrz, już chyba 90 lat. Jak na was patrzę. Patrz, poczekaj. Poczekaj, teraz jest trend, cut up. A wiecie, jakie jest nowe młodzieżowe słowo roku? Rel. Rel? Nie. No. Kibili toilet goni mnie. No nie ma takiego słowa roku, no co ty zamierzasz robić? Jesteś nastolatkiem, bo wy macie młodzieżowe słowo roku w jeden rok w tył. Zostajesz siatkarzem. Jesteście boomery. Dobra. Zostajesz siatkarzem. Ja jestem... Ja się niczego nie boję jako nastolatek, no więc nie idę do... Takich... No nie mogę. Idę do Netheru, bo ja się niczego nie boję jako nastolatek. Ty nie jesteś kot, ty masz jedno życie. Mnie wyrzuca, dobra, masz przekichane. No co, ej? Yeah. Co ty robisz? Yes! No i co? Zabił cię? Nie, co z nim walczę, on jest jakiś niewychowany tej. Zaraz dostajesz szlapa na kompoń, no, skończy się. Jakbym miał takich rodziców jak ty, to jak miałbym być wychowany, co? No, dobra, zaraz masz szlapa na kompoń, jesteś w klocki nie pograsz. Dobra, idę do Paliona, bo on ma fajny komputer. Palion! No, to zaraz się go odłączę. Dobra, pogramy zamurowałem, gierki? Zamurowałem tu, żeby nie wyszedł, git. Dobra. No, ale w swoim domu. Wracam już. Palion, no, pograjmy w dom. Gierki. Pograjmy w gierki. Ty masz fajne gry. Ej, poczekaj. Może pograjmy w karty, co? A masz nową FIFA 28? Nie ma takiej, Bobasie, skąd ty się urodziłeś? Bo wy się zatrzymaliście pewnie na tym 24 roku, boomery. No patrz, jaki jestem, oczywiście w Minecraft gram. No. Ja Minecrafta grałem, jak miałem jeden rok, a nie teraz. Teraz gram FIFA 28.
Jeju, ale nie, gdzie ty ten dzieciak? Z przyszłości. Teraz gram w GTA 8. Ty, to jednak dziecko. No nie no, myślisz, że to są? No i on dorasta, może wiesz, u niego to inaczej działa, jak jest 20. Czyli czekaj, jak jest 28 u niego, to on ma z 5 lat teraz. To ty kminisz. A faktycznie! 4 ma. No 4, no to bez sensu, kminisz. No serio. Nie, musiał. Nie podejrzewasz, on będzie dziadkiem zaraz, nie mogę. Dajcie mnie jeść, dajcie mnie jeść, bo jestem głodny. No masz, mięso. Ale nie takie. Dajcie mi coś, co ma młodziak, nastolatek, może tort na urodziny. Dajcie mi tort na urodziny, bo mam już moje, to są moje 14 urodziny dzisiaj. Dobra, ptychu, wyciągaj ciasto. Ciasto z logiem. Gdzie jesteście? A tu? Ciasto. I wcinamy ciacho. Ej! Ale trzeba postawić, ale nie depcz, nie, na stół się nie wchodzi. Nie, nie wchodzi się na stół. Dobra, ojciec, przestań tak gadać jak stary dziot. To jest stół niestawialny, dobra, jeżdż z ziemi. Ohydne trochę, ale dobra, uwaga, wcinam. No, sto lat. Nom. O, Toid! Dobra! Siema! Dobra, nie. Siema, lipa. Toid! Normalnie, Toid! Jest lipa, Toid jest lipa. Co się dzieje? Ty przed chwilą byłeś małym kidoskiem, potem byłeś takim troszeczkę większym kidoskiem, teraz jesteś normalny, zaraz będziesz stary i będzie kaput. Ej, wiesz co? Jakie... Najnormalniejszy Toid nie mogę. Dobra, a co wy gadacie? Jest wszystko git, jestem normalnym Toidem. Czekaj, który jest rok u ciebie? 2038. Co? Co? Czekaj, to ile on ma lat teraz? Dobra, gdzie 20... macie te latające samoloty, co ostatnio widziałem w wiadomościach? Jakie samoloty? Nie no ma samolotów, latające to mieliście gdzieś tu. Ale co ty, no to... nie masz nawet 18, ty nie możesz prowadzić ani autem, ani niczym. Bo w moich czasach ja widziałem, że domek Kati to taki miał bunkier schowany gdzieś tutaj w górze. Taki bunkier? Ej, dobra, skąd ty się urwałeś? Chyba gdzieś tutaj. U ciebie leci czas! Ty trzeba to trzeba to zatrzymać! Jaki bunkier! U niego minuta, to u nas parę lat. Ej, to tylko co możemy zrobić? Nie wiem, zliczyć zegarek czy coś? Nie wiem, dobra, to zaraz będzie dziadygą. Co wy się straszycie? Jakim dziadkiem zaraz będę? Zaraz będziesz w grobie, człowieku! Dobra, ej, Toid, musimy pogadać. Jakim grobie? Musimy pogadać. Jest naprawdę lipa, no ty zaraz będziesz staruchem jakimś. Dlaczego niby? Bumerzysz się i to za szybko. Czas jakoś leci dziwnie, no nie wiem, no zegarki. Ale w moich czasach to ja oglądałem Paliona, a nie teraz te nowe Skibidibi. A to jakim cudem tu istnieje? Ja jestem taki jak byłem i nie jestem, nie mam brody. No bo... Nie wiem. Zobacz, to jest zegarek. Ale ja też jestem normalny, wy nie jesteście nienormalni. To o co chodzi? Właśnie to bardziej coś jest nie tak z tobą. Idę wybudować nowy dom, słuchajcie. Czemu nowy dom? Bo słyszałem, że nadciąga jakaś zła moc i musimy zbudować bunkier. Zła moc? Ej, jestem ciekawy, jaka będzie zła moc. Nie, może haker wraca. Dobra, poczekaj. Haker? Może ty nam... Nie, no, lata? Może ty nam przypowiesz przyszłość Wojanowic. Poczekaj. Co? Co się działo przez te lata? Jakie lata? No właśnie, powiedz. Stare no, lata? No te wszystkie lata, te całe twoje życie. Moje całe życie, no stare, no jak miałem 7 latek, to się gdzieś zgubiłem i znalazłem tą wioskę. I w tej wiosce były takie dwa ludki, Palion i Ptysi, to wy byliście, a czemu wy jesteście, nie zmieniliście wieku? Powinniście już stare dziady być. Bo problem jest z tobą, ale dobra, możemy dowiedzieć się dużo rzeczy takich, co pomogą nam w przyszłości. Czy były jakieś złe moce, jakieś co się działo? Coś się działo, jakaś, nie wiem, chyba woda? Woda? Stylu? Woda? Pamiętam jakąś wodę, ale nic więcej, nie wiem. Co, że zalało Wojanowice? Jak za mgłę, pamiętam. Nie. Woda zalała... Tsunami ale może dobra, nie dobra, wy teraz... Ja buduję teraz bunkier na coś innego. Ale nie pytanie. Powiem wam na co. Czy Nubek nadal lubił Dirta? Czy Nubek? Przestał lubić? Jaki Nubek? Nie poznałem żadnego Nubka w moim życiu. To nie jest Wojan. Tu nie ma Nubka. Dobra. Ja tu mam głowę mojego... za młodu youtubera, którego oglądałem jak miałem. Poczekaj, to jesteś... Zamuruję go tu, musimy coś zrobić. Nie jest dla ciebie dziwne to, że ty nie pamiętasz swojego życia? Nie jest to dla ciebie dziwne? Bo ja mam nowe życie od kiedy ten odcinek się zaczął. Nie, poczekaj. Po prostu szybciej mi leci, no. Ej! Proszę mnie nie podglądać. Ja nie wydam zgody. Tak? Robię bunkier. Wiem, co trzeba zrobić. Trzeba go postarzyć, żeby wrócił do siebie. Musimy go jak najszybciej postarzyć. Dobra, coś jest boomerskie. Dobra, idziesz na ryby. Ej, gdzie on jest? Dobra, bunkier jest, jestem gotowy na wszystko, co się wydarzy.
jak będzie na Bojanowicach. On gdzieś tu jest! Wracaj tu! Co ty robisz? Musimy iść pooglądać telewizję, albo iść na ryby, albo porobić telewizję? Coś boomerskiego. Ryby? Boomerskiego? No! Co ty gadasz? To jest dziwny. Dobra! Czekaj. Wiesz co? Ja dziadko jestem zwykłym, normalnym chłopakiem, nic się tutaj złego nie dzieje, a wy nie, lepiej idziemy, wylatujcie. Idziemy grać w szachy. Dobra! O, szachy! Wy stąd wylatujcie, ja tu czekam na to, co się ma wydarzyć. Dobra? No. Dobra, zostawimy go tu. Czekaj, przyjdziemy tu za jutro, chodź. Do widzenia. Dobra. Do widzenia, panowie. Ja nie mogę, co oni wymyślają, ja nie mogę. Nie, no naprawdę, powiem wam widzowie, jakaś masakra, oni nie pamiętają tego, co się u mnie działo, nie wiem dlaczego. Może to dlatego, bo teraz mam jakieś na tym odcinku inne wspomnienia, dziwne, ale czekaj, coś czuję. Ej, coś czuję! Ojejku, ale jestem stary dziad, ja nie mogę. Muszę się stąd wydostać szybko, bo powietrza mi tu brakuje. Słyszysz to? Powietrza mi brakuje. Ale się czuję staro. Ojcz? Co? Ty osiwiałeś chyba ze tego stresu. Nie mogę, co się dzieje? To ty. Dziadek. Dziadu! To zostawiliśmy go. Zostawiliśmy go nawet dosłownie chwilę, nie wiedziałem, że tak szybko. Przetrwały Bojanowice ten wielki wybuch? Jaki wielki wybuch? No, robiłem bunkier, bo tak miał być wielki wybuch jakiś. Nic nie stało, ty widzisz, że wszystko wygląda jak było? Ale za moich czasów to miało coś takiego być. Dobra, nie, ej, Palion, ja zapisuję wszystko w notatniku i potem mu to powiemy, nie? Bo to jest może jakaś przyszłość. Piszemy książkę o Wojanie. Dobra, słuchajcie. Ja jestem tak stary, ja wiecie co bym sobie porobił jako starszy już pan, bym sobie ryby połowił. Ryby? Ryby? To jest mega nuda. Chodźcie, a może na grzyby smrody, pójdziemy? Opowiem wam moje życie. Dobra, robimy z nim te boomerskie rzeczy, bo to go postarza jeszcze bardziej, dawaj. Chodźcie, małe smrody! Co ty robisz? Robię przerębę, jak w 98! Na ryby! Przerębel! Nie, to jest nie przerębel! Dajcie mi wędkę! Dzięki! Dobra, dziadek, ale na pewno będziesz słabszy w łowieniu ode mnie. To się zobaczy, mały smrodzie. O, nie w moje kruche mięśnie! Kości. Chyba kości. No, kości, mięśnie. Co wygrałeś? Mi teraz zimno. Dobra, zimno mi teraz przez was. Ej, no, dawaj, łów te ryby. Dobra, wiecie co, małe smrody, wy jesteście nieznośne. Dzieci za moich czasów miały więcej szacunku do starych, a nie tak jak wy. Ale my mamy szacunek do starszego Wojana. Rzucacie mnie do wody zimnej. Ale... Ryba. Byłem pierwszy. Ty to złamanego okonia byś nie złowił nawet. Złopatrz. Złamanego okonia? Co to jest? No, jakiego złamanego okonia? Pierwszy. To jest jakiś smrodzik, mały dorszyk. Łosoś, patrz. Dobra, a dawaj, ja dawaj, łowię to jest mój. Suma. To jest moje miejsce. A ja kradnę wodę! No nie! Nic nie złowiłeś. O, pa, to złowiłem. To było moje. No, czyli to jest co ja? Nie, to moje. Ja mam wodorost. Ej. A ty nic nie złowiłeś, ja mam słabą pamięć. Dziadek, bo my się ciebie słuchamy. Co byś chciał porobić jeszcze w tym... Zrób mi tatuaż. O nie, idealne krzesło znalazłeś dla siebie. Jaki tatuaż? Nie, rób mu tatuażu, bo się odmłodzi, ja jestem cool dziadzio. Nie robimy ci tatuażu. Ja jestem cool dziadzio i ja chcę tatuaż. Nie jesteś cool dziadzio, jesteś dziadek, powinieneś siedzieć na tym krześle i czytać gazetę. O, nie. Daj mi książkę. Beret do ciebie. Tylko daj mi książkę. Masz. A wiesz co, zjadłem coś... O, berecik, co to jest? No to tak, panie dziadku, ogólnie to ja mam pytanie. Dawaj. Bolą pana kości? Ale mam berecik na głowie. Dobra. Bolą pana kości? Pytanie. Bolą kości, ale pod takim życiu to się nie dziwię. Ja mam tutaj takie. O, ale wiesz co, ja bym zjadł bardziej coś takiego dziadkowego. Wiesz co mnie... ja bym zjadł... Grochówkę, o. Ale skąd ja ci wezmę grochówkę, dziadu? No to może coś innego, nie wiem. No dobra, a co to jest takiego dziaderskiego? Dobra, usiądź na tym taborecie. O, ja nie mogę. Trzymaj. Poszedłem po gazetę. O, gazeta! Dobra, czytamy co w wiadomościach. Gazeta Wyborcza. Na Bojanowicach nie było wybuchu, starzec zakopał się za 40 lat i wyszedł na wolność. Szok, ludzie przeżyli i mówią, że to Bóg. Co? Jakiego wybuchu nie było? Ludzie uważają, że jesteś Bogiem! Co? Kiedy? Masz dziadek! Barszczyk se popi. O, barszczyk czerwony miniary! Pijamy! Jaki dzień? Ej,
Smaczne. Co się stanie, bo on teraz dziadzieją, zrobił tak dziadziowe rzeczy, że... Czuję jakieś... jakieś małe kłucie w... Co? Czuję coś złego, Ale dziadku, to ojcze, co ty robisz? Nie wiem. Nie umieraj! Nie wiem, młodziaki, co się ze mną dzieje. Dawaj go do szpitala! Szybko do szpitala! Nie! O, ja cię kręcę, o, ja nie mogę, widzowie, co się działo? Ja cię kręcę, śniło mi się, widzowie, że normalnie przeżyłem całe Wojanowice, całe życie na Wojanowicach. Od jednego roczku do 99 lat. Ale to chyba był tylko sen, ja nie mogę, śniło mi się, takie dziwne rzeczy mi się działy. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.